Od wielu lat ludzie mnie prosili o to, dlaczego u nas w Lubuskim nie ma marszu, tak jak jest to w Warszawie, w Krakowie i wielu innych miastach. Odbywają się różne festyny, biegi. Więc w tym roku też postanowiłem, mam nadzieję, że to będzie co roku kontynuowane, taki marsz 11 listopada. Mogę zapewnić, że jest to propozycja marszu apolitycznego, czyli żadnych symboli partyjnych, żadnych haseł politycznych. Idziemy w radosnym marszu, oddając po drodze cześć w czterech bardzo istotnych miejscach związanych z niepodległością, bo rozpoczynamy na placu Powstańców Wielkopolskich, jedyne powstanie, które zakończyło się sukcesem. Później mamy szczególne miejsca poświęcone dwóm osobom, którym chyba najmocniej zawdzięczamy niepodległość. To jest rondo Romana Dmowskiego i rondo Józefa Piłsudskiego. I kończymy przed tym pięknym, śmiem twierdzić, najpiękniejszym pomnikiem Zielonej Góry, który jest poświęcony żołnierzom wyklętym.